352, projekt Komisji Infrastruktury, referendum nr 3060 Komisji. Pan prezes procesu Mistrz Świata Przewa Stanisława. To znaczy, proszę Państwa, autorem tej uchwały jest pan Mateusz Drozd. Jest to uchwała, którą podejmujemy w związku z pismem, jaki radny, przepraszam, mieszkaniec naszej dzielnicy dostał z Zikitu, a konkretnie na wysłane przez niego pismo do Zikitu zapytał na przyodnośnie tych postawienia tych przystanków, które są w ulicy 29 listopada, dostał odpowiedź, że już Państwu postaram się przeczytać zarząd. Pismo jest tej treści. Montażu wiatr na przystanku autobusowym pod nazwą Dobrego Pasterza w obu kierunkach na ulicy Dobrego Pasterza. Oczywiście tu pan Mateusz słusznie zwrócił uwagę, że tu ten przystań nie nazywa się ulica Dobrego Pasterza, tylko 29 listopada. I tutaj Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w odpowiedzi na maila z dnia 23 stycznia 2023 roku oraz Radu Odbytoń Inspektorem Działu Planowania i Organizacji Transportu publiczną rozmową telefoniczną z jak wyżej uprzejmie informuję, że w ramach gromadzonych od operatorów przewoźników środków finansowych za korzystanie z przystanków i dworców na terenie Krakowa tutejsza jednostka planuje coroczny montaż 10 nowych zadaszy na przystankach komunikacyjnych. W związku z powyższym gromadzone są informacje o zgłoszeniach na temacie posiadania wiatr otrzymane z poszczególnych radnych zarządów dzielnic czy innych instytucji osób fizycznych. Informacje te są poddawane na analizie kwestii zapotrzebowania na miejscu obsługi pasażerskiej oraz możliwości technicznych montażu. Postulowane przez pana lokalizacje zostaną dopisane do analizy, do listy, przepraszam, analizowanych propozycji, jednak na obecnym etapie jest to możliwe określenie dokładnego terminu montażu wiatru. Proszę Państwa, z tego co wiem i wczoraj na komisji była na ten temat mowa, takie uchwały co do lokalizacji wiatr przystankowych w tym miejscu, czyli przy Radzie Dzielnicy po drugiej stronie ulicy, już były podejmowane i bezskutecznie, ale żeby po prostu no, nie wyszło tak, że Ziki tłumaczy się, że Rada Dzielnicy nie podejmuje tej materii uchwały, stąd taka nasza propozycja, by jednak przypomnieć i taką uchwałę podjąć i przeczytać. Wnioskuję się do prezydenta miasta Krakowa i zarządu infrastruktury komunalnej w Krakowie o ustawienie dwóch wiatr przystankowych na przystanku 29 listopada. Jest to przystanek oznaczony jako alia 29 listopada. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienia. Proszę Państwa, uzasadnienia nie będę czytał, Państwo macie przed sobą. W związku z tym, proszę Państwa, proponuję przypomnieć tą uchwałę i dziękuję. Może Pan jeszcze dodać z tym wywołaniu. W planie uzupełnienia tutaj były już dwie wizje lokalne, już jest uzgodnione i ustalone strony techniczne, że przy budynku można ustawić tak zwaną pół wiatrem. Pełne się nie da, ponieważ w tej przestrzeni między bramkiem a wyższymi numerami tam gdzie jest infrastruktura podziemna i nie chcą stawiać na te wiaty. To już jest ustalone. Wystarczyło zapytać, żebyście Państwo mieli to wyjaśnione w tym roku, że wiaty mają być ustawione. Ale jeśli na to by za podjęcie takiej uchwały i raczej może po prostu zadzwonić do nas, nie się obrażać ciężko. Jeżeli to można. Proszę tylko dwa zdania za tego projektu uchwały. Otóż dla mieszkania, które się będą mówić, mam prośbę dzwonić do posiedzenia Zikitu. Zikit się dowiedział, że generalnie byłoby dobrze, gdyby Rada Dzielnicy się wypowiedziała w tej materii. W związku z tym, jak się dowiedział, poprosił nas o pomoc. Ja przedstawiłem projekty uchwały na wczorajszej Komisji Infrastruktury, zgodnie z tym, co w tym temacie.
No i miałem wrażenie, że coś wypowiedzieli, gdy jesteś naszym mieszkańcem, to żeby tutaj po prostu wywiady stanęły. I to bardziej wysokie możliwości, tych pół wiat, o których pan przewodniczący wspomniał. To jest jedyny przystanek na ulicy Dobrego Pasterza, który wiatr przystankowych nie ma. W związku z tym myślę, że nie będzie powinniśmy sobie zagłosować i do tego państwa. Jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu z artykułu 352? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Uznam, że redakcja protokołu z artykułu 352.